Rozpoczął się 29. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Inauguracyjny koncert odbył się w Kościele Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Proponujemy Państwu w tym roku 7 koncertów, które będą odbywać się w 4 tarnobrzeskich kościołach, Tarnobrzeskim Domu Kultury i Zamku Dzikowskim, tradycyjnie na zakończenie. W większości przypadków będą to koncerty kameralne, a więc oprócz organów będą również brzmieć inne instrumenty, w tym najdoskonalszy, czyli głos ludzki. Będzie również poezja recytowana przez pochodzącego z Tarnobrzega krakowskiego aktora Jakuba Palacza. I koncert wieńczący w Zamku Dzikowskim, oczywiście koncert kameralny w wykonaniu trójki artystów ze Stalowej Woli. Zaproszeni do Tarnobrzega znakomici artyści zaprezentują bardzo bogaty repertuar, w którym znajdzie się muzyka zarówno XVI-wieczna, jak i współczesna. Repertuar bardzo zróżnicowany, oczywiście nie zabraknie muzyki Bacha, bo zawsze organy kojarzą nam się z tym kompozytorem, ale będą również kompozytorzy, których utwory jeszcze nie zabrzmiały nigdy w historii naszego festiwalu, mianowicie mało znana muzyka rosyjska organowa, także myślę, że festiwal zapowiada się dość ciekawie. W trakcie inauguracyjnego koncertu w Kościele Ojców Dominikanów wystąpili Magdalena Maniewska grająca na oboju oraz Zbigniew Gach, który zasiadł za organami. Aktorzy Młodzieżowego Teatru Amatorskiego Tarnobrzeskiego Domu Kultury powrócili na scenę, by uwolnić karpia. Bo właśnie sztukę pod takim tytułem autorstwa Piotra Bulaka zaprezentowali publiczności. Nie był to jednak typowy spektakl. I ze względu na COVID próby mieliśmy przerwane, byliśmy głównie zdalnie i teraz mieliśmy parę prób tylko takich sytuacyjnych i wprowadziliśmy taką konwencję, którą teatr zna, robią to teatry też i zawodowe, a mianowicie teatralne czytanie scenariusza, czyli po prostu będą się posługiwać scenariuszem w ręku, tak jakbyśmy mieli próbę taką generalną, na takiej zasadzie. No wychodzi warsztatowo. Chcieliśmy to zrobić ze względu na to, że pandemia nam przerwała, a dosyć długi tekst, mimo że porobiliśmy adaptację, trochę skrótów. W związku z tym boimy się, że może być powtórka pandemii w październiku, we wrześniu, a młodzież przez cały rok pracowała i chcemy tak Państwa zaprosić na takie teatralne czytanie sztuki, czyli taką próbę warsztatową. Spektaklem Uwolnić karpia młodzi aktorzy zaakcentowali 34. urodziny Młodzieżowego Teatru Amatorskiego, które przypadają w tym roku. Jaskółki z Czarnobyla to świetnie napisany kryminał z historią w tle. Przez Prypeć, teren dawnej zony, przetaczają się wycieczki turystów zafascynowanych nuklearnym wysypiskiem świata. Podczas jednej z wycieczek do zony zostaje znalezione zmasakrowane ciało mężczyzny, w którym znajduje się wypchana jaskółka. Śledztwem zajmują się policjanci z Czarnobyla na czele z Josifem Melnykiem. Na prywatne zlecenie sprawę bada także Aleksander Rybałko. W pewnym momencie panowie są zmuszeni ze sobą współpracować. Nic nie jest tam takie, jakie mogłoby się wydawać. Wszystko wiąże się z morderstwem z 1986 roku. 26 kwietnia 1986 roku doskonale pamiętamy ten dzień i informację o tym, co wydarzyło się w Czarnobylu. W tej powieści dowiadujemy się wiele rzeczy na temat Czarnobyla podczas katastrofy i o tym, jak wpłynęła ona na tysiące ludzi jeszcze długo po wybuchu. Ich zniszczone życie, problemy zdrowotne i konsekwencje wybuchu, które trwają do dziś.
Książka jest obszerna, ale przez to, że tak bardzo wciąga w historię, bardzo szybko się ją czyta, z dużym zainteresowaniem. Książka dosłownie dla każdego, zarówno dla fascynatów historii, jak i dla wielbicieli kryminału. Osadzona w skażonej chemicznie przez wybuch elektrowni w Czarnobylu strefie historia trzyma w napięciu do ostatniej strony. Wciągające śledztwo, w którym burzliwa rzeczywistość dzisiejszej Ukrainy splata się z czarnobylską tragedią. Ciągła akcja, wyczuwalne napięcie i fabuła ze świetnym, zaskakującym zakończeniem. Bardzo gorąco polecam. W galerii Okno Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu można oglądać wystawę malarstwa Stefanii Wójcik. Głównym motywem prac artystki są kwiaty i pejzaż. Wystawa prezentowana będzie do 5 sierpnia. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na wystawę prac pochodzącej ze Stalowej Woli Anity Ryby. Artystka tworzy w technice batiku. Jej prace w głównej mierze odnoszą się do kultury lasowiackiej. Wystawę można oglądać do końca sierpnia. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na wystawę prac autorstwa Jerzego Fobera, rzeźbiarza, który najchętniej porusza się wokół tematyki sakralnej. Jego twórczość znajduje się w najważniejszych polskich muzeach oraz w wielu prywatnych kolekcjach na terenie kraju i za granicą. Wystawę można oglądać do końca września. Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę akwareli autorstwa Julia Sulimowa, pochodzącego z Ukrainy artysty, mieszkającego na co dzień w Sandomierzu. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 31 sierpnia w Illusion Art Cafe przy Sandomierskim Centrum Kultury. Смотри в мои глаза. Pochodzący ze wschodu Żenia zatrudnia się jako masażysta na luksusowym podmiejskim osiedlu. W niedługim czasie zostaje powiernikiem swoich klientów. Ja panu skończyłem. Pan kiedyś był u mnie? A, Żenia! Proszę. Słyszałem, że ma pan duże możliwości. Ja wszystko czuję. Boli. No. Ja mam nadzieję, że pan się nie bierze do siebie tego, co ja o tych Ukraińcach tak mówię. Pan jest inny. Pan jest cudowny. Żyję. Ja nigdy nie masażerował psa. A może by go tak... Po brzuszku. Po brzuszku? O! No i tego mi było trzeba. Na zdrowie. Na zdrowie. Ona się chyba panu nie podoba. Ty to masz życie, Żenia. Miejsce urodzenia Prypeć to Czarnobyl. Może pan jest napromieniowany? Śniegu już nigdy nie będzie. Co ty masz w tych rękach? Powiedz mi, co tu jest w tych rękach? Pan mi się podoba. A może pan potrafi robić hipnozę? Dziękuję. 10 lat ode mnie młodsza tak staro wygląda. Tego męża żena. Nareszcie wakacje. Otto nie może się doczekać, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym przyjacielem, słoniem Benjaminem w zoo. Jednak jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. Trzeba zatem zorganizować loterię z nagrodami. Uwaga! Benjamin?
Chyba jechałem za szybko. Dzień dobry, Otto. Cześć. Słodkie zwierzęta? Mam dobre wieści. Zatrudniłem panią Zak, aby wprowadziła kilka zmian. Zafundujemy im skok w przyszłość. A tu powstaną luksusowe apartamenty. Selfiaczek? Muszą uratować zoo. Co to za budynki? Dziwne. Musimy udowodnić wszystkim, co ona knuje. Znam kogoś, kto pomoże. Nie wierzę. Pan był... tajnym agentem. Zobaczymy, co wam się tutaj przyda. Benjamin, co tak długo? Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Czwórka nauczycieli pracujących w gimnazjum testuje alkoholową metodę, która ma polepszyć jakość ich życia. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en norsk filosof, han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens. Ja. Psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig udvikling. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend. Er I klar? Rejser! I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Du kom nok aldrig siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der. Og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. It's okay.